Statystyki wciąż nie są zadowalające. W dalszym ciągu mniej niż połowa Polaków sięga po książki. W ubiegłym roku zrobiło to dokładnie 41,7% z nas. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową. Pozytywną informacją może być fakt, że obecnie czyta 2,5% więcej Polaków niż 2 lata temu, kiedy wykonywano ostatnią taką analizę. W porównaniu z statystyką sprzed 10-15 lat, no to jest dramatyczny spadek. Ale porównując te ostatnie lata, może nie jest tak strasznie źle. Jest troszeczkę lepiej, bardzo powoli podnosi się to czytelnictwo, ale się podnosi. Minimalny wzrost czytelnictwa cieszy i napawa nadzieją, że z roku na rok osób, które czytają książki, będzie coraz to więcej. W dalszym ciągu uczniowie i studenci to grupa wiekowa, która czyta najwięcej. Ostrowieckie szkoły chętnie współpracują z filiami Miejskiej Biblioteki Publicznej, a wszystko po to, aby od najmłodszych lat w dzieciach wyrobić nawyk czytania. Od wielu lat przychodzimy do tej biblioteki na tak zwane pasowanie. Jest to uroczystość duża. Dzieci przeżywają od dłuższego czasu to, że mogą być takim świadomym czytelnikiem. Panie przygotowują to wspólnie z nauczycielami i potem dzieci mogą sobie tu wypożyczać książki. Panie są tak miłe, że przygotowują też konkursy związane z czytelnictwem, a to na najładniej prowadzony dzienniczek, a to na ilość przeczytanych książek i to bardzo dzieci zachęca. Pasowanie na czytelnika miało iście uroczysty charakter. Uroczyście przyrzekamy, że będziemy książki kochać. Że będziemy książki kochać. Krzywdy zrobić im nie damy. Krzywdy zrobić im nie damy. Organizowanie tego typu wydarzeń to cel, jaki przyświeca nie tylko szkołom, ale też bibliotekom. Biblioteka nie tylko gromadzi książki i wypożycza książki swoim czytelnikom, ale również prowadzi takie akcje jak ta dzisiejsza, czyli spotkania z dziećmi młodszymi, starszymi, z młodzieżą i takie spotkanie jak dzisiejsze, czyli pasowanie na czytelnika. Myślę, że w życiu takiego pierwszaka, takiego dziecka, które dopiero zaczyna poznawać litery i które zaczyna się dopiero wchodzić jakby w tą możliwość czytania, samodzielnego czytania, to bardzo ważna sprawa. Pierwszaki z niepublicznej szkoły podstawowej imienia Stanisława Konarskiego, choć swoją przygodę z czytelnictwem dopiero rozpoczynają, to już mają swoje ulubione książkowe pozycje. Mam ulubioną książkę Martynkę. Ja mam ulubiony komiks Angry Birds. Ja mam ulubioną książkę Pusia. Ja mam ulubioną książkę Mija i ja. O tym, jak ważne jest czytanie książek od najmłodszych lat, nikogo chyba już przekonywać nie trzeba. Psychologowie od dawna docenili wartość czytania książek, bo ma zbawienny wpływ na rozwój każdego człowieka, zwłaszcza takiego małego człowieka, dziecka, bo rozwija i wyobraźnię, i wzbogaca słownictwo, i pobudza to słownictwo, a niejednokrotnie też wpływa bardzo pozytywnie na emocje. Dlatego doceniamy wartość czytanych książek i staramy się, żeby od małego dziecka kształtować w nich takie zainteresowania czytelnicze i kiedyś, żeby to dziecko było świadomym czytelnikiem. Pierwszaki poprzez pasowanie stały się świadomymi czytelnikami. Teraz, gdy będą do biblioteki przychodzić wraz z rodzicami czy dziadkami wypożyczać książki, ich opiekunowie może też pokuszą się o wypożyczenie czegoś dla siebie. Bo jak pisał słynny polski pisarz Henryk Sienkiewicz, gdy ktoś czyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie. W każdym razie wygra.